Witamy serdecznie, jesteśmy w restauracji Śródmieście. Jakby ktoś nie kojarzył, to były McDonald's na Placu Wolności. Naszym gościem jest Marcin Sypniewski. Dzień dobry, witam. Jest Grysiak. I jest Goździewski. Witamy. Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Czyli z grubej rury zaczynamy. Oczywiście. Co z partią Korwina? Słyszeliśmy, że już jej nie ma, subwencji nie ma. Nie jest tak, jak przedstawia fakt i co gorsza Państwowa Komisja Wyborcza, dlatego że partia istnieje. Partia jest wpisana do ewidencji partii politycznych na podstawie postanowienia sprzed 4 lat. I nikt tego wpisu nie wykreślił. A to jest partia Korwin, partia Wolność? Partia bo Korwin jest zarejestrowana pod nazwą Korwin. My przyjęliśmy później nazwę Wolność, ale z uwagi na to, że procesy sądowe trwają tyle, ile trwają, sąd jeszcze tego nie zarejestrował. Zarejestruje wówczas, jeżeli skończy się postępowanie rejestrowe, to główne, natomiast patrząc na to, ile ono trwa, to będzie to za 4-5 lat, dlatego też stwierdziliśmy, że będziemy się posługiwać nazwą partia Korwin. Natomiast te rewelacje, które ostatnio podał fakt, są nieprawdziwe, dlatego że żeby partia przestała istnieć, musiałaby zostać skreślona z ewidencji partii politycznych, a to nie nastąpiło, nie było postanowienia o wykreśleniu wpisu, a jedynie postanowienie, które cofa nas znowu o 4 lata i rozpoczynamy bój rejestracyjne od nowa. To pokazuje, jak polskie sądy działają. No jak można zarejestrować partię przez 4 lata? No, gdyby ktoś spółkę miał założyć i miałby czekać 4 lata na to, czy jest wpisany prawomocnie, czy nieprawomocnie i co chwilę dostawałby sprzeczne wyroki, no to przecież to jest paraliż kompletnej działalności. Co ze Stowarzyszeniem CB? Bo z tego, co wiemy, no to partia Korwin czy tam Wolność to jest ogólnopolskie, a tutaj na naszym podwórku działasz, założyłeś Stowarzyszenie CB. No tak, mieliśmy zebranie założycielskie w listopadzie Czasu Bydgoszczy. Stowarzyszenie głównie się opiera na osobach, które startowały z list Komitetu Wyborczego Wyborców Czas Bydgoszczy w wyborach samorządowych, ale nie tylko. No i w tej chwili czekamy na wpis z KRS-u. Musieliśmy te wszystkie formalności załatwić, gdyż założenie stowarzyszenia się wiąże też ze skompletowaniem dokumentacji, przeprowadzeniem zebrania, wyborem władz, przyjęciem statutu itd. itd. Jakie plany na Bydgoszcz? W tej chwili kończy się tak naprawdę ten przedłużony miodowy miesiąc prezydenta Bruskiego, dlatego że pierwsze 100 dni tak naprawdę pokazuje, czy władza coś zrobi w tej kadencji, czy będzie tylko trwała i odcinała kupony. Z tego, co prezydent Bruski mówił podczas zbiórki podpisów pod referendum w sprawie jego odwołania, to jest jego ostatnia kadencja i nie słyszałem, żeby się z tego zamiaru wycofał. I po upływie tych 100 dni tak naprawdę będzie można ocenić, czy te obietnice, które zostały złożone, zostały zrealizowane, czy miasto. Ale teraz powiedz mi, bo my z Sebastianem też startowaliśmy w wyborach samorządowych, też nam się nie udało, ale wiesz, po wynikach wyborów nie zatrzymaliśmy się, działamy, coś tam chcemy robić dla miasta. Chcemy być takim łącznikiem między biznesem, polityką, dlatego kręcimy te nasze tutaj odcinki. Zapraszamy różnych gości, nie wiem, czy śledziłeś nasze wcześniejsze odcinki. Tak. Także zapraszamy kilka osób. Od Was był Marek Grabowicz, był Adam Bujny, ale też z Nowoczesnej była u nas pani radna Czerska Thomas. Nie zamykamy się na jakieś jedno środowisko, zapraszamy z każdej strony. I chcemy coś robić, chcemy coś działać. Nie patrzymy, że kampania się skończyła i coś robimy. Co robi CB? Tak jak mówiłem, daliśmy czas. Te pierwsze 100 dni uważam, że mandat zaufania, który uzyskał prezydent Bruski, był taki, że te pierwsze 100 dni powinien mieć spokoju i przez ten czas powinien przystąpić do realizacji obietnic, czy naprawy tego, co w poprzednich kadencjach zostało źle zrobione. I jak to 100 dni się skończy, a to będzie na koniec lutego, to wówczas my też dokonamy oceny i zabierzemy na pewno publicznie głos w tej sprawie, jak oceniamy te pierwsze 100 dni i jakie mamy postulaty, jak Bydgoszcz ma się dalej rozwijać, a dalej będziemy działać w ten sposób zresztą, jak Jak dobrze też to wiecie, bo również komitet, z którego startowaliście, nie przekroczył progu, będziemy wykorzystywać wszystkie te możliwości, które mają organizacje będące poza Radą Miasta, czyli będziemy zajmować się m.in. czy oceną wniosków do budżetu obywatelskiego, czy przygotowywaniem inicjatyw uchwałodawczych i też mamy wiele innych pomysłów na miasto, które chcemy realizować. Ja rozumiem, bo Żanon tak się Ciebie dopytuje, no bo samo czekanie, aż się stowarzyszenie zawiąże, może też, jak powiedziałeś, może trwać. My zadamy... Mam nadzieję, że mniej niż 5 lat. Ale no właśnie do tego zmierzam, bo my zadamy, nie mamy jeszcze stowarzyszenia, a już napisaliśmy x petycji, walczymy o postawienie koguta, walczymy o rewitalizację niektórych ulic, rozmawiamy o wymianie płyt ażurowych na płyty jumbo. Nie mamy stowarzyszenia, a już tyle zrobiliśmy. Ty miałeś fajny pomysł z kartą bydgoszczanina, gdzie w innych miastach to działa. Czy taką petycję już też złożyliście? Czy wy tak czekacie, aż to stowarzyszenie dopiero nastąpi? Bo czekamy na to, aż skończy się 100 dni prezydentury prezydenta Bruskiego. Nie uważasz, że to szkoda trochę czasu? Że nie lepiej atakować, działać? Jak napiszesz petycję, masz 3 miesiące, zanim ci miasto łaskawie odpowie, nie? To już by można było poczekać, wiesz, na odpowiedź w tym momencie. I uważam, my też nie znajdujemy się w jakiejś pustce, gdyż z naszych list startowały osoby, które działają społecznie na co dzień, które są członkami rad osiedli, czy prowadzą swoje organizacje. Oni cały czas działają. To nie jest tak, że... Ale oni działają stricte personalnie, a tu mówimy o stowarzyszeniu czy o grupie, czy w tą stronę, nie? No bo dokładnie. Ja rozumiem Ciebie, że samo czekanie na 100 dni i powiedzenie, że nie wiem, prezydent Bruski nie robi tego, bo wątpię, że będzie, że pochwalicie za coś, co zrobił. Nie, akurat niektóre rzeczy mi się spodobały. Podobał mi się list, który prezydent Bruski napisał do pana Marka Żydowicza, bo sam bym wysłał pewnie podobny. Też pozytywnie należy ocenić to, że stadion Polonii został w końcu przekazany na rzecz klubu. Także są pozytywy. Prezydent Bruski nie jest dla mnie jakimś diabłem weneckim, tylko rzeczywiście potrafię docenić, że niektóre rzeczy robi dobrze. Natomiast myślę, że ta kampania była bardzo brutalna, nie tylko w Bydgoszczy, i jeżeli chodzi o same działania polityczne, to przynajmniej w tym zakresie ten okres wyciszenia przez jakiś czas powinien obowiązywać, natomiast mamy gotowe plany i zaczniemy niebawem je przedstawiać, też nie tylko jakieś duże w stylu projektu inicjatywy uchwałodawczej, ale też takie drobne odnośnie remontów czy jakichś usprawnień. Powiedz mi, czy myślisz o połączeniu sił, no bo wiadomo, my startowaliśmy z innej listy niż wy. Z tego, co nas słuchy doszły, to na początku miała być wspólna lista, nie udało to się. Czy uważasz, że można by było zrobić coś z powrotem wspólnie? Jeżeli chodzi o Bydgoszcz, o Stowarzyszenie Czas Bydgoszczy, to ja uważam, że to powinna być taka koncepcja, że o ile ogólnopolsko mamy różne poglądy, to tworzymy jedną wielką drużynę bydgoską, która walczy o nasze interesy i walczy o to, żeby Bydgoszcz się rozwijała i nie była taka, na jaką zasługuje, żeby była wielka i dumna. I w związku z tym poza osobami, które otwarcie kolaborują z Platformą Obywatelską czy PiS-em, bo te dwie partie nie są do pogodzenia z działalnością stowarzyszenia, to zapraszamy wszystkich jak najbardziej. Zresztą już Krzysztof Drozdowski też startował z BIS-KU-KIZ, a jest u nas wiceprzewodniczącym Rady. Ale w tej chwili z federacji to... No ale federacja to jest, to mówię, kwalifikuje się i tak do drużyny bydgoskiej, to jest, ja ten mandat, który otrzymałem prezesa stowarzyszenia, traktuję tak, jakbym został selekcjonerem reprezentacji, że prawda, mogę powołać sobie zawodników z różnych klubów. Czyli jak ktoś nas ogląda lub jak my byśmy chcieli, to możemy również... Jak najbardziej, zapraszam. Wystarczy rekomendacja jednego członka, z tym, że akurat uzyskanie członkostwa dopiero może być po zarejestrowaniu, czyli jeszcze na kilkanaście dni musimy poczekać. Wspomniałeś o rozwijaniu się Bydgoszczy. Co powiesz teraz? Zobacz, jedzie tramwaj PESY, nawiązując do tego kontraktu, który PESA teraz przegrała w Warszawie. Jak ty byś był prezydentem lub co byś mógł podpowiedzieć prezydentowi Bruskiemu? Czy on politycznie może coś pomóc w PESie, żeby... Bo jeszcze podobno nie jest do końca rozstrzygnięte, jeszcze mogą się odwołać. Czy żebyś nie ingerował w tę sprawę? Odwołanie, akurat same przepisy przetargowe są takie, że niestety małe ma znaczenie, czy produkt jest polski, czy nie polski. To jest postępowanie dosyć formalne. Zresztą od kilku lat zostało tak zmienione, że nawet w sytuacji oczywistych błędów ciężko jest zmienić decyzję komisji przetargowej. Natomiast to naturalne, lepiej jakby tramwaj pochodził od nas niż z Korei. Natomiast nie wiem, czy to jest prawnie możliwe. Nie? Dziwi mnie tylko, że prezydent Warszawy się cieszy, że przynajmniej że koreańskie tramwaje krajowo to zrobi na zasadzie takiej, że w przetargach powinno chyba iść najpierw nasze krajowe dobro, a później... No, jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym taki zapis mógłby być nie do końca zgodny z zasadami unijnymi. Także, ale Niemcy z reguły robią tak. Także można preferencje, ale można oczywiście preferencje wprowadzać. Z przetargami jest taki problem, bo ja sam pracowałem przez kilka lat w zamówieniach publicznych. Jest taki problem, że podobnie jak w wielu innych dziedzinach prawa, bezmyślnie przyjęliśmy pewne przepisy, których następnie bezwzględnie przestrzegamy i jesteśmy tak naprawdę bardziej rygorystyczni niż Unia Europejska. W tej chwili w niektórych dziedzinach to się poluzowało, ale niestety często przetargi są robione bezmyślnie, wygrywa tylko kryterium najniższej ceny, a nie zwraca się uwagi na czy rozwiązania technologiczne, czy właśnie na to, jaki to ma wpływ na rynek pracy lokalny itd., itd. I oczywiście, jeżeli można zastosować takie preferencje, to zwłaszcza w przypadku dużych przetargów, to powinny być stosowane, nie? Idą wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak. Jakieś pomysły, coś? Kandydujesz? Ja na pewno nie będę z pierwszego miejsca kandydował. Naszą jedynką będzie Sławo Ingmencen, wiceprezes partii na Kujawach i Pomorzu. Wybory europejskie nie są do końca stworzone dla mnie. Nie czuję się w tych tematach tak dobrze jak w samorządowych czy w sejmowych. Natomiast być może, jeżeli wystartuje, to wzmocnię po prostu tylko listę, żeby miała większe szanse na sukces. My w wyborach do Parlamentu Europejskiego tworzymy też ponad podziałami silną drużynę, koalicję propolską razem z Ruchem Narodowym, z Grzegorzem Braunem, z ruchami proliferskimi. To jest taka drużyna pierścienia, która ma walczyć z tym złem, które siedzi w Brukseli. Liro jest, tak. Bo Adam zawsze mówi, że jak nie wspomnę o Łegnowie, to cud. Tak. A twój baner cały czas jeszcze na Łegnowie wisi. A gdzie? A na ulicy Hutniczej. Cały czas, dlatego stąd moje pytanie o kandydowanie, że nie wiem, czy to taka taktyka, żeby... A wiecie co, ja uważam, że już zanudzamy tą polityką. Musiałbym sprawdzić, ale bo ostatnio jechałem... To Sebastian Zdejmij. Jest na Łęgnowie. Jest na Łęgnowie taki kawałek chodnika, który zresztą przed wyborami wrzucałem na Facebooka i ten post się cieszył dużym powodzeniem niestety. To jest przed pętlą tramwajową, autobusową. Tak, dokładnie. Gdzieś w tych okolicach, chyba na Hutniczej właśnie. Ja działam akurat w takiej branży, w której dużo mam do czynienia ze zniszczonymi nawierzchniami, bo one powodują wypadki. Natomiast na czegoś takiego to przyznam, że jeszcze nie widziałem. Tam po prostu są płyta na płycie i myślę, że tutaj na pewno trzeba by zainterweniować w Urzędzie Miasta. Odejdźmy od polityki. Czym się zajmuje Marcin Sypniewski, jak zdejmie garnitur? Idzie spać. Jakie masz hobby? Czym się zajmujesz? Co robisz poza polityką, jak tą kamerę wyłączymy? Poza polityką pracuję oczywiście, prowadzę firmę odszkodowawczą od już 10 lat ponad. Jest to moja pasja, lubię pomagać ludziom, może przy tym zarabiam, także... Jak się szafa przewróci z ciężkimi książkami, to można coś tam załatwić, jakiś deal? Zależy gdzie, czy w domu, czy w księgarni, w szkole. Myślę, że tak. Powinna być tak. Pytanie, czy była dobrze przymocowana. Pytanie, jaka była przyczyna tego, że się przewróciła i co się stało. Prowadziliśmy najprzeróżniejsze sprawy. I tutaj nawet czasami w beznadziejnej wydawałoby się sytuacji można człowiekowi pomóc i wywalczyć wywalczyć sensowne pieniądze. Także jest to dosyć szeroki wachlarz usług. Dzisiaj 14 luty. Jakie plany na dzisiejszy wieczór? Sebastian tak pyta, bo... Bo wiosna idzie. Kończymy wersję facebookową. Żegnamy naszego gościa i przenosimy się na wersję YouTube'ową. Tak, przechodzimy. Okay. Witamy tak jak z TVP na TVP Info. Tak. No nie. Witamy w wersji YouTube'owej. Jest Goździewski. Jest Grysiak, jest nasz gość, Marcin Sypniewski. Witam serdecznie jeszcze raz. Tak, wracamy. Walentynki 14 dzisiaj mamy. Wracamy w walentynki 14. Wracamy w walentynki. Tak. Przedłużone walentynki. Czyli masz dużo pomysłów na Bydgoszcz, my rozmawiamy z wieloma ludźmi. Był u nas Marek Grabowicz, który też jest ze Stowarzyszenia CB. Miasto Dźwięku i Światła. Bardzo fajny pomysł. Dukaty. My mamy tu Koguta. No, my rozmawiamy też na temat tych waszych pomysłów z naszymi gośćmi, bo mieliśmy parę tygodni temu, byliśmy też tutaj w Śródmieściu, rozmawialiśmy z Maciejem Bakalarczykiem i te dukaty wasze, nasz Kogut, Miasto Dźwięku i Światła, to wszystko jemu się podoba. Tylko teraz co tu zrobić, żeby miasto dostało takiego mocnego kopa w 4 litery, żeby zaczęło to realizować? To jest dobre pytanie, no, ale jeżeli chodzi o promocję miasta, no to wystarczy sobie zobaczyć, że poza tymi oficjalnymi spotami promującymi Bydgoszcz powstają też spoty robione właśnie przez miłośników miasta i czasami są nawet według mnie lepsze niż te, za które płacimy ciężkie pieniądze z budżetu miejskiego. Ostatnio taki fajny spot widziałem zmontowany przez właśnie miłośnika miasta Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o popchnięcie miasta do przodu, to jest to, o czym mówiłem w kampanii. Musimy w końcu zrozumieć, że miasto Bydgoszcz nie jest w tym miejscu, w którym powinno być. My jesteśmy jednym z największych miast Polski i dla nas naprawdę problem na przykład ulic gruntowych no nie powinien już dawno istnieć. No i z jednej strony trzeba walczyć z tymi właśnie rzeczami, które są dziedzinami wstydu w Bydgoszczy, czyli drogi gruntowo-tołęgnowo, o którym mówiliśmy, smog. Zapomniane miejsca. Smog. Ty miałeś pomysł na wieżę antysmogową. Z tym trzeba z jednej strony walczyć, a z drugiej strony promować się i starać się, żeby miasto się rozwijało. Natomiast, tak jak też mówiłem w kampanii, najlepszym wzorcem, w jaki sposób miasto się rozwija i jak Bydgoszcz jest postrzegana atrakcyjnie dla inwestorów, jest ta kamienica, w której znajduje się Savoy, której tak naprawdę nikt nie chce od lat kupić i to pokazuje, jak tam jest cena za wysoka, miasto, nie, po prostu jest to nieatrakcyjne. Bydgoszcz nie jest uważana za atrakcyjne miasto. Gdyby to był Poznań, Wrocław, gdyby była ta kamienica przy rynku, przecież ta kamienica już zostałaby dawno sprzedana, a Bydgoszcz niestety jest... Ale jakby się zaopatrywał, gdyby tą kamienicę kupił Lidl i by tam zrobił schody ruchome w środku i by zrobił tam Lidla na przykład. No, byłby to na pewno bardzo duży Lidl. Ale jakieś centrum handlowe? Nie wiem, czy by to było dobre rozwiązanie, natomiast centra handlowe no, też powinny jednak myśleć, tak patrząc na te centrum, które istniały. No, mamy Biedronkę na Starym Rynku, tak? Jesteśmy jednym z dużych miast i mamy na Starym Rynku Biedronkę, co się rzadko w Polsce zdarza. No tak. Ale trzeba przyznać, że ten szyld Biedronki jakoś nie kłuje w oczy. On został zmieniony, bo wcześniej... Tak, wcześniej był inny, natomiast tutaj plastyk chyba interweniował i szyld Biedronki, zresztą jak wszystkie szyldy, nie? Złota Biedronka i czarne... Został zmieniony, także ładniej się to prezentuje. Nie? Natomiast też myślę, że bardzo ważne jest dla Bydgoszczy, żeby porzucić tą wojnę, która cały czas się toczy. To jest nie tylko problem bydgoski, ale też ogólnopolski, bo przez to też się słabiej rozwijamy, że politycy nie potrafią się między sobą dogadać walczyć o to, co jest naprawdę dobre dla Bydgoszczy, obojętnie kto z tego będzie zbierał polityczne korzyści, czy obóz Platformy, czy PiS-u, czy jeden. Czyli karta bydgoszczanina tak, ale nie teraz. Nie, na pewno taki projekt złożymy, natomiast Natomiast to też musi być przygotowana uchwała z uzasadnieniem, taka, żeby nie poległa w starciu. Ale to rozumiemy, żebyście zbierali głosy, tak? I później będziemy zbierać podpisy jako inicjatywę obywatelską. Ale chyba... wiesz, że teraz tych podpisów nie trzeba zbierać 1000? Tak, jest mniej, bo zmieniła się ustawa. Także jest to mniejsze. Ale miasto jeszcze się nie dostosowało do tych ustaw. Niektóre przepisy obowiązują, zapewne te bezwzględnie obowiązujące, czyli te z ustawy. My napisaliśmy petycję o zmianę, żeby poprawili, nie? Do pani Moniki Matowskiej się ukłaniamy, żeby... No, pamiętam, że jakiś czas temu interweniowaliśmy w sprawie opłat za parkowanie w sobotę, bo też sąd administracyjny uchylił wcześniej uchwały innych miast i stwierdził, że w sobotę nie można pobierać opłat za parkowanie. I dopiero po tej naszej interwencji w Bydgoszczy też zauważono, że, no właśnie, ja się że te opłaty nie powinny być pobierane. Także no, takich rzeczy jest całkiem sporo. Są drobiazgi, które trzeba... Czasami są przepisy, które po prostu się nie przyjmują, jak to niekiedy się mówi w urzędach. A darmowanie parkowania też wnosiliście, żeby parking był za darmo, tak? No niestety patrząc na... Nie, za darmo nie, pół godziny za darmo. Pół godziny za darmo. Pół godziny za darmo. A znowuż Adam Bujny mówi, że w ogóle z centrum wywali samochody, nie? I to są dwa światy, my rozmawiamy, widzisz, z Adamem Bujnym, Adam Bujny mówi, długa bez samochodów, mostowa bez samochodów. Jeżeli chodzi o długą bez samochodów, to z tym się zgadzam. A mostowa? I to mówiliśmy również. Ale jest też pomysł na fosza bez samochodów. Szczerze mówiąc, pamiętam... I są dwa światy, które muszą jakoś się pogodzić. Nie do końca. Ja, jeżeli chodzi na przykład o Rzecznika Praw Pieszych i te wszystkie postulaty, czy ogólnie postulaty służące ruchom pieszych, to w niektórych częściach są one zbyt radykalne, gdyż nie uwzględniają tego, co mamy w tej chwili, gdyż miasto ani nie ma komunikacji tak sprawnej, żeby stanowiła alternatywę dla samochodów, jak i też uważam, że nie powinno się zmuszać ludzi do przerzucenia się z samochodu na piechotę. Natomiast z drugiej strony część tych postulatów jest bardzo sensowna i w związku z tym uważam, że na przykład sama długa mostowa spokojnie by się mogła bez samochodów obejść. Natomiast jeżeli chodzi o fosza, to może należałoby zacząć od weekendów, zwłaszcza letnich. Jak byłem w Kijowie, to tam w okolicach Majdanu, to główną ulicę po prostu na weekend zamykają, ale są objazdy i samochody sobie mogą jakoś tam przejechać i jest duży, szeroki deptak i może w ten sposób wystarczyłoby zrobić. Natomiast wcześniej się jeszcze należy zająć tym, żeby kierowcy mieli jakiś sensowny... Ale nie uważasz, że za chwilę powstanie Rzecznik Praw Kierowcy? Nie, ale czekaj. Powinien, bo kierowcy są dyskryminowani, także... Ale tu nie powinno być takiego punktu przesiadkowego, żeby kierowcy mogli zostawić sobie, nie wiem, na darmowym parkingu gdzieś na obrzeżach, tak. Ale był autobus, który by na przykład dowoził do tego centrum i przez to ożywić, bo samo... Tak, oczywiście. My nie mamy takiego punktu przeładunkowego, że zostawiamy sobie samochód gdzieś na obrzeżach, on jest za darmo. Podczas budowy ulicy Kujawskiej ma być zbudowany właśnie parking, gdzie będziesz mógł przykładowo mieszkanie z brzozy, będziesz mógł sobie przed rondem kujawskim zostawić auto i wsiąść w tramwaj albo się przesiąść na rower miejski. No tak, ale... Jest to w planach. Tak, ale plany budowy tych parkingów Park and Ride są według mnie kompletnie oderwane od rzeczywistości. Ten parking, który ma powstać na Czyszkówku w okolicach kościoła Świętego Antoniego, on ma mieć mniej więcej taką samą pojemność, ile w tej chwili samochodów stoi na tym dzikim parkingu. Parking na ulicy Grudziąckiej, który powstanie, będzie miał również porównywalną pojemność do liczby samochodów, która tam parkuje. Parking na ulicy Kujawskiej tak samo nie przyjmie więcej samochodów, niż w tej chwili tam stoi, gdyż ja przy ulicy Kujawskiej przez kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą i wiem, jaki tam jest problem z parkowaniem. Tam po prostu nie ma gdzie zaparkować i ludzie stoją na tym takim dzikim parkingu, gdzie ciężko jest nawet wdusić samochód, prawda? I wydaje mi się, że te plany są nieco źle pomyślane. Nie wykorzystujemy też możliwości współpracy z ościennymi gminami, tak żeby mieszkańcy czy Białych Głód, Koronowa i tak dalej mogli zostawić gdzieś przy wjeździe do miasta samochód. Ja sam dojeżdżam z Bydgoszczy i też, jeżeli by była taka możliwość, to chętnie bym zostawił sobie auto gdzieś przy wjeździe do Bydgoszczy. co z kładką przy Zielonych Arkadach? Wiem, że mieliście taki pomysł. Tak, to jest bardzo dobry pomysł i tu na pewno będziemy działać. Aha, to Damian Gusto właśnie głosił. Fajny filmik był. Mhm. Kładka na wyżynach. Mhm. I kładka na wzgórzu jesteście przy... Bo jest to rzeczywiście... niebezpieczne miejsce, bardzo niebezpieczne. Ja się dziwię, wiesz co, że jak były budowane Zielone Arkady, że żaden radny nie wymusił na nich, żeby wykorzystać te przejścia, które wtedy były pod Rondem Kujawskim, bo Zielone Arkady są zagłębione. Tam wystarczyło przekopać delikatny tunel i nawet, słuchajcie, jak była dyskusja o pozwolenie na budowę, to przecież były jakieś dyskusje miasta. Mogli powiedzieć, bierzcie te przejścia podziemne, wyremontujcie je, zróbcie tam sobie butiki, połączcie te przejście z waszym centrum handlowym. Nikt nie wpadł na taki pomysł. No właśnie, jeszcze sparaliżowano ruch, który wcześniej tam był dosyć płynny przy okazji budowy tego centrum handlowego. No, wiele takich inwestycji w Bydgoszczy zostało. A ktoś buduje taki obiekt, to dla niego przekopanie jakiegoś tunelu małego i wyremontowanie przejść podziemnych, które już... Albo na samym wstępie po prostu wymuszenie, to jest prostsze, nie? Zaadaptowanie. To tak samo chyba jak było z Ikeą, że jeżeli dopiero przebuduje, to może się postawić też tam chyba takie... Dokładnie, natomiast w tej chwili to wygląda tak, że na przykład patrząc na wylot na Koronowo, tam w ostatnim czasie powstały dwa nowe markety, dyskonty. I w tej chwili na drodze od Rogatek Miasta do Ronda Grunwaldzkiego jest, już nie wiem, 6 czy 7 światów, sygnalizacji świetnych, prawda? Bo jest to ten nieszczęsny węzeł zachodni. Czy wiesz, no absurdem jest na przykład ulica Glinki, gdzie masz przy Magnuszewskiej rondo, a przy Cmentarnej są światła. To ja mówię, to które rozwiązanie drogowcy uważałem za lepsze? Budują nową drogę i jak już zrobiliście tutaj rondo i za chwilę na Ujejskiego też jest mini rondo, to dlaczego przy Cmentarnej nie ma ronda, tylko są światła? No, niestety Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej to jest najsłabszy punkt rządów prezydenta Bruskiego od samego początku. Jest to instytucja w dużej części obsadzona politycznie i tam są często ludzie, którzy nie posiadają jakiejś wyobraźni. Tak samo nie rozumiem, dlaczego jak jest przebudowa ulicy Glinki i można w tej chwili tam skręcić na to skrzyżowanie z Cmentarną, czemu tam nie ma jakichś wyraźnych znaków, że tam można pojechać, bo ja dopiero jeżdżę tam z 2-3 razy w tygodniu, a dopiero ostatnio zauważyłem, że można rzeczywiście dojechać, a nie objeżdżać całe osiedle. Ale to, tak jak to powiedziałeś, to jest chyba najsłabszy punkt prezydenta Bruskiego z tego względu, że jeżeli stwierdzają, że zwykłe płyty ażurowe są bardziej wytrzymałe od płyt jumbo, które są zbrojone, to tutaj chyba brakuje logiki, nie? Tak, ja byłem na ulicy Sybiraków bodajże, gdzie też te płyty zostały położone i one były pęknięte zupełnie, nie? Zaraz po położeniu. Być może wcześniej są kładzone niż można. Znaczy tam jest problem taki, że one są kładzone, to są typowo chyba parkingowe płyty, a po nich jeżdżą śmieciarki, które są mocno 40 ton przejedzie już jest po ulicy, nie? Niestety musimy kończyć, rozmowa nam się fajnie toczy, będziemy musieli Marcina w najbliższym czasie zaprosić drugi raz, może do jakiegoś innego miejsca. Będziemy może na tematy pozapolityczne. Pozapolityczne. Bo zdążyłem tylko o pracy powiedzieć. Także... Kończymy wersję YouTube'ową. Jest Goździewski, jest Grysiak, jest Marcin Sypniewski. Dziękuję, do zobaczenia.